Z Platformy Obywatelskiej? Ja zostałem w 2006 roku w kwietniu 2006 roku usunięty z Platformy Obywatelskiej za szkodzenie wizerunkowi Platformy Obywatelskiej. Dowodów mi do dzisiaj nie przedstawiono, mimo że zwracałem się o to do Sądu Koleżeńskiego i do władz krajowych. Obecnie toczy się z mojego powództwa i z powództwa moich kolegów sprawa o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Donaldowi Tuskowi i Hannie Gronkiewicz-Waltz za wypowiedzi, które kierowali pod naszym adresem. A na czym miało polegać to szkodzenie wizerunkowi partii? No właśnie tu jest cały szkopuł, ponieważ wypowiedzi Donalda Tuska i Hanny Gronkiewicz-Waltz były na tyle mętne, iż nie byliśmy w stanie zrozumieć przyczyn, dla których zostaliśmy usunięci. Natomiast Sąd Koleżeński nie przedstawił nam żadnych dowodów na potwierdzenie tezy o konieczności wykluczenia z Platformy Obywatelskiej. W związku z tym ja bym chciał usłyszeć, jakie są zarzuty wobec mnie i moich kolegów. Do dzisiaj, a mi już ponad rok czasu, nie usłyszałem. Mam nadzieję, że przed sądem cywilnym, przed sądem karnym te zarzuty Donald Tusk będzie w stanie z siebie, o ile jakiekolwiek są, będzie w stanie wypowiedzieć.